Siemano! Cześć, witajcie w kolejnym odcinku, jestem Patryk i dzisiaj zajmiemy się oto takim mikrofonem, czyli Zalman ZN Mic 1. Na początku ten filmik miał inaczej wyglądać, miałem po niego pojechać do sklepu, zakupić go, dokładnie to odebrać, bo go nie było na stanie, więc zamówiłem go i miałem takiego jakby vloga z tego zrobić. Niestety trochę inaczej się potoczyła ta sytuacja i jestem w domu z tym oto mikrofonem. Mam nadzieję, że ten film również wyjdzie tak fajny, jak na początku go planowałem, więc chyba przyjdziemy do otwarcia tego mikrofonu i zobaczymy, jak on wygląda tak podstawowo. Więc co, otwórzmy go. Nie, to nie będzie jakiś zbyt skomplikowany unboxing tego, bo to jest po prostu karton, plastik i sam mikrofon w środku, dlatego wystarczy, że tak zrobię, lekko poprawię i wyjmę sam mikrofon. Może na początku jeszcze tutaj znajdę jakieś informacje na temat niego, ale chyba nie, bo tu jest naklejka. Więc nie zobaczę. Jestem ciekawy w ogóle ile ma ten kabel. Mikrofon jest dość lekki. Ten klips no nie jest zbyt super i nie da się go tutaj zahaczyć, dlatego zaraz sobie go zmodyfikujemy, jeszcze zobaczycie jak. Nie widziałem, żeby gdzieś był tak modyfikowany w ten sposób, co ja za chwilę zrobię. Zaraz oczywiście go przetestujemy, nie? Zobaczymy, jak mnie słychać przez ten mikrofon, bo teraz mnie słyszycie przez wbudowany mikrofon do kamerki sportowej od Sony. Pierwsze wrażenia na ten mikrofon, na moje wrażenia na ten mikrofonik są naprawdę spoko. Wygląda nawet ładnie, tak? Nie można się do niczego tak naprawdę przyczepić, tylko ten klips. Kabel też jest chyba dosyć długi, jak tu widzę, na pewno mi tu starczy. Więc za chwilę sobie to zobaczymy. Za chwilę się chyba przeniesiemy na ziemię i wam pokażę, jak go delikatnie zupgrade'ujemy, żeby było wszystko w porządku. A naprawdę dużo rzeczy nie będziecie potrzebować. Dobra, klej na gorąco, bo właśnie niego będziemy potrzebowali do tego zmodyfikowania. Już mi się grzeje, a teraz wam powiem, co jeszcze będzie nam potrzebne. Oto taka malutka spineczka. Ja sobie tu na podglądzie zobaczę, czy to wszystko widać. Widać jak najbardziej. Powiem wam, że jest tu u mnie gorąco, naprawdę. Taka oto mała spineczka, którą przykleimy tutaj gorącym klejem, żeby to mniej więcej tak wyglądało. I wtedy będzie się dało to ładnie tutaj przyczepić do koszulki. I miejmy nadzieję, że to będzie wszystko naprawdę dobrze wyglądało. Dobra, jestem z powrotem tutaj i powiem wam tyle, że następny odcinek będę się trochę użalał, bo skończyłem nagrywać tak naprawdę drugi, trzeci w ogóle. Powiem wam, co się stało. Ten mikrofon wpiąłem od razu do tej kamerki, co się okazało, że chyba ta kamerka ma taki wzmacniacz, że ten dźwięk był taki, tam takie buczenie było, że nawet się tego nie dało w Audacity naprawić. Dlatego co? Nagrywam teraz na dyktafonie w telefonie. Tutaj mam wpięty mikrofonik, jest naprawdę o wiele lepiej i tak będę nagrywał dla was te odcinki. Nawet wam nie będę tego pokazywał w porównaniu, chyba że wam teraz to pokażę, no ale jeszcze zobaczę. W tym momencie jest audio super. Na pewno lepszy niż było z kamerki i jest wszystko ok. Dlatego moja ocena tego mikrofonu w porównaniu do... ten mikrofon z dyktafonem w telefonie, moja ocena to jest 8 albo nawet 9, bo wiedziałem, że będą jakieś szumy, bo to jest mikrofon za 20 zł. Nie spodziewałem się jakichś super wyników, ale z tym dyktafonem, który ja mam w telefonie, jest naprawdę super. 8, 9 mogę za to dać. Ale połączenie tego mikrofonu z tą kamerką, moja ocena to jest 2, bo jest wyraźnie, znaczy jest wyraźnie mnie słychać, ale jest przy tym też mocne buczenie. Czego się nawet nie da usunąć, bo jakbym to usunął, to wtedy mój dźwięk, mój głos jest taki jakby, nie wiem, płytki, nie wiem jak to nazwać. Ledwo co mnie tak naprawdę słychać, jest taki spłaszczony. Nie wiem jak wam to powiedzieć, puszczę wam to buczenie i po prostu sobie sami to może uświadomicie, jak to naprawdę brzmi. Dobra, już podpiąłem ten mikrofon do kamerki. Więc tak jak mówię, ten mikrofon z telefonem, dyktafonem jest super. Tak na pewno będę dla was nagrywał, więc jest świetny. Zmodyfikowany tak, że mogę sobie przypiąć do koszuli i jest wszystko naprawdę świetne. Więc to by było tyle ode mnie na dzisiaj. Mam nadzieję, że wam się odcinek taki spodobał, chociaż no mówię, na początku było lekkie zamieszanie, następny odcinek będę się trochę użalał, że tak, bo tam ten odcinek też nagrałem z tym mikrofonem podłączonym do kamerki, później usunąłem to, bo nie mogłem tego słuchać. Nagrałem też tak jak teraz.
Więc wow, dużo odcinków dzisiaj nakręciłem, ale chyba mi się udało to jakoś uratować i będzie to na kanale. Więc tutaj macie do subskrypcji, tutaj macie dwa jakieś fajne poprzednie filmy, oglądajcie. A ja Wam dziękuję za oglądanie, idę już po prostu odpocząć. Siema!